Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Słuchajcie, zbliża się zima, mamy obecnie późną jesień, ale lada chwila spadnie śnieg, już pierwsze przymrozki się pojawiły, także czas się przygotować. Oczywiście pójdziemy do mojej szklarni, a następnie pójdziemy zapolować na kurczoki z prawdziwej broni. Także zapraszam do odcinka i przypominam o łapce w górę. Po pierwsze może pójdziemy, słuchajcie, pierw do szklarni, pokażę wam ją, mniej więcej jak to ona wygląda. Znaczy, słuchajcie, tak prowizorycznie, tak jak mówiłem na samym początku, prowizoryczna szklarnia, żeby zobaczyć i czy to w ogóle będzie miało rację bytu i czy to przetrwa sezon zimowy. Tutaj pozwolę sobie zrobić dla testu. Zasadzę też nasiona. Z uwagi na to, słuchajcie, mamy późną jesień już. Za niedługo rozpocznie się zima i to wczesna zima. I zobaczymy, czy rzeczy będą rosnąć faktycznie, czy też nie. Z tego, co wiem, to powinna woda zamarznąć. Tutaj w tej szklarni ta woda nie powinna zamarznąć. Z tym co z tą szklarnią w ogóle, to się męczyłem trochę. Zresztą pewnie widzieliście po części na streamie i poza streamem też się musiałem trochę pomęczyć, bo to było trochę czasochłonne. Jesień. Ewidentnie ptoki, czy gawrony się drą. Ptoki. Słuchajcie, tak w ogóle w międzyczasie to ja może bym sobie tutaj jeszcze pozwolił trochę rozświetlać się. Nie wiem, czy to potrzebuje światła, ale może... Czy pytanie, czy na tym mogę sobie położyć? Mogę, zarąbiście. Okej. Tak, żeby to trochę było jaśniej, żeby tu się nic nie zespełniło. Pozwolę sobie też szybko na chwilę oblecieć moje ogrodzenie. Poniekąd, żeby troszeczkę rozświetlić. To na razie to światło później sobie zamienię na jakieś lepsiejsze. Ale na razie, jak to się mówi, z braku laku dobry kit. Środek będzie jeszcze taki trochę nieoświetlony, no ale cóż. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym sobie zrobić jeszcze broń. Nie wiem, czy mi się to w ogóle uda, ale za chwilę wam objaśnię i pokażę, o co mi chodzi. Będę musiał też się, słuchajcie, skupić na znalezieniu zwierząt, wiecie. O kuźwa. Znalezieniu zwierząt, w sensie, wiecie, zwierząt, wiecie, krowy, świniaki i tak dalej. Bo tutaj będzie zagroda. Dla koni przewidziałem jakąś fajną w miarę stajnię czy coś. Pozostaje mi, słuchajcie, jeszcze wybudowanie tego. Wybudowanie... Jezu, kuźwa, ptoku. Wybudowanie piwnicy. I tak sobie pomyślałem, że może ktoś z was będzie miał jakąś fajną ochotę na wybudowanie prowizorycznej piwnicy dla mnie. I podeślę na przykład ten projekt mi na społeczność, bądź na maila. Więc jeżeli ktoś ma ochotę przesłać mi jakiś fajny projekt piwnicy, to zapraszam. Jak najbardziej możecie tego dokonać i mi po prostu wysłać. A, tu jest wyjście jeszcze. No tak. Dobra, to idę się kimnąć. Tak w ogóle... A właśnie, zaraz wam pokażę jeszcze, jak chleb robię. Słuchajcie, ile jest z chlebem roboty. To normalnie jak za czasów naszych babć. Dziadków babć. Ja pamiętam... ale mi miecz stoi. pamiętam za czasów, jak byłem małym gówniakiem jeszcze. To u mojej babci. Pieczono chleb. W takim, wiecie, piecu opalanym drewnem. Który się idealnie nadaje do pizzy.
Był wypiekany chleb, teraz czasami niektórzy też pieką, na przykład taki chleb. Wiem, że tam gdzieś u Mai można zamówić u babeczki taki chleb za dychę. I właśnie to był taki pieczony chleb, robiony, wiecie, duże bochenki normalnie i ten zapach, smak, o panie. O nie, te to dmuchawce takie chleby jak teraz robią, nie? No, ale żeby zrobić ogólnie chleb, no to wiadomo, że pierw musimy mieć takie urządzenko, mortar się nazywa, czyli moździerz, może tak moździerz. I do tego potrzebujemy zboże. I z tego zrobimy, słuchajcie, co? Ano, mąkę. Ubijamy sobie to, przerabiamy sobie to na mąkę. Ja akurat, słuchajcie, już tutaj tą mąkę mam. To jest mąka. To jest ciasto. Tu jest sól. I potrzebujemy jeszcze wody. Bo dobre ciasto musi dobrze wyrosnąć. Czyli z wodą drożdże, dobrze drożdże jeszcze je trzeba. Ktoś kiedyś powiedział, że dołk to są drożdże. Nie, to nie są drożdże, to jest ciasto. Drożdże to są... Jest drożdże. Więc co robimy? No potrzebujemy oczywiście, tak jak mówię, wodę, mąkę, sól i pojemnik do mieszania tych wszystkich składników. Do miseczki nalewamy wodę, dodajemy mąkę, solimy i wychodzi nam ciasto. Kulka ciasta, taka jak kulka do pizzy na przykład, nie? No i mamy sobie to. Tutaj mamy sobie 5 ciast. Do tego bierzemy do pieczenia taką tą foremkę. Wrzucamy ją tu i wrzucamy te ciasta tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam 5 chlebów, jest. Troszeczkę więcej roboty, nie, z tym chlebem. Ogólnie z żarciem takim, które będzie robione później, to łopanie, ile tam jest roboty, to dołoponuj się. Ale spokojnie, ogarniemy. Zwłaszcza, że na streamach w tygodniu będzie ze mną Maja, także ja ją zagonię do kuchni. Pierwiej ogólnie tutaj kuchnię muszę zrobić, ale to jest jedna kwestia. Więc myślę, że w poniedziałek możemy zrobić jeszcze streama i zrobimy jej tutaj kuchnię. Kuchareczka przyjdzie, to jedzonko zrobi. Słuchajcie, przede wszystkim jeszcze na samym początku, właśnie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod ostatnim odcinkiem, który no co prawda był 2 tygodnie temu, bo tydzień temu nie byłem w stanie stawić, niestety, bo mój net tak szwankował, że nie byłem w stanie. Wbiliście prawie 1000 łapek, więc liczę na to, że tym razem też wam się uda, więc zapraszam. Zostawiamy lajkeczka, tak. A teraz, słuchajcie, jeszcze zobaczę, czy ja mam gravel, bo ja będę potrzebował gravel. Troszeczkę gravli. Nie mówcie, że nie mam gravla. Ow, no nie mam gravla, więc muszę sobie gdzieś go tutaj wyhongać. Jak tamten? Late out. A to jeszcze chwilę potrwa. Myślę, że dzisiaj się nie załapałem jeszcze na zimę. Więc całe szczęście. Ale zauważyłem, że ogólnie jesień, nie? Kolory, drzewa. Przede wszystkim drzewa zmieniają swój kolor, słuchajcie. Nie są już takie zielone. Jak to na jesieni. No i... O, przymrozek już, słuchajcie, przymrozek, ho. Czy już tak, znaczy, no tak, jest w sumie, no późna jesień, więc przymrozki się już będą pojawiać. Będą nam marzły, zamarzać tutaj te jeziora i rzeki. Czy ja znajdę tutaj troszeczkę gravla? Halo? Panie bardzo. Kurczę. Kiedy potrzebuję gravla, bo potrzebuję zrobić koncentrat, czy jak to tam się zwie. Kurczok! A co ty tu robisz? Chodź ze mną. Będziesz pysznym rosołkiem. Nawet nie wnikam. A widzę cię, Asietku. A się czaisz. A, tu jest lawa. Dobra, ale tutaj gravla nie ma. Nie ma sensu wchodzić głębiej. Bo zejdę do takich tych struktur, że będzie później ciężko wyjść. Ja potrzebuję gravla. Jest godzina 12, czyli samo południe minecraftowe. No już w sumie zimno. Słuchajcie, ptoszku, uciekaj, bo normalnie będzie wam zimno.
ptoszki, na banie chowajcie, nie wiem, czy może mogę im zrobić jakieś te karmniki albo coś, albo jakieś takie, żeby te ptaki mogły się schronić. Gravel, 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 gravel. Kurczę, kiedyś tam byłem, gdzieś sobie coś kopałem, było gravla od zarąbania, to oczywiście go nie wziąłem, bo po co? Zdałem, że nie będzie mi potrzebne do niczego. A tu się okazuje, że jednak będzie. Bo chciałem się troszeczkę, tak wiecie, uzbroić. Kurde, zjadłem sobie. Chociaż w sumie te ptaki można by wybijać, bo z nich jest mięso. Czy będzie tu jakiś gravel? Halo? Jest gravel, jest gravel. O, jest świnka, piggy, haha. Ale na razie, właśnie, słuchajcie, pytanie do was, czy ja mam w ogóle możliwość jakoś pozyskiwania tego? Nie wiem, jak te zwierzęta w ogóle zaprowadzić, nie? Bo to jest kurde problem takiej natury, że nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić, żeby zwierzęta, wiecie, ze mną przyszły, czy ja mam jakieś tak... Tak dawniej, pamiętacie, był taki mod, kurde, nie pamiętam dokładnie, jak się mod nazywał, ale wiem, jak się nazywało urządzenie. Urządzenie się nazywało SafariNet i to była taka bazuka jakby z kuleczkami i do tych kuleczek mogłem zabierać sobie te zwierzęta. Ale czegoś takiego już nie ma. I teraz pytanie, czy... no właśnie. Jak te zwierzęta ze sobą zaprosić, bo ja sobie nie jak wiecie, gram z Biomes Plenty, nie? Właściwie, no właśnie, muszę sobie w konfigu zobaczyć, czy ja mogę dopisać, bo zapomniałem o tym, żeby dopisać listę biomów do konfigu Animani, żeby te zwierzęta spełniły się też na tym, na biomach z Animani, aczkolwiek podobno, według twórcy, nie trzeba dopisywać, bo to jest wspierane. Ale tak dla swojej pewności... Dla swojej pewności chciałbym sobie coś takiego dopisać i zobaczyć, czy będzie to lepiej, czy nie. I pytanie właśnie takiej treści. Jak, kurczę, zrobić, żeby te zwierzęta za mną przyszły? No bo ja sobie nie wyobrażam, żebym miał, nie wiem, byka, czy tam krowę, no bo wiadomo, tutaj będę musiał mieć byka i krowę, jeżeli będę chciał małą krówkę. Bo to już nie ma tak, że sobie złapię dwie krowy i dobra, heja, heja i tego. Tutaj nie, tu jest byk i krowa. Wymiono i... No i wiecie co. No i tu jest problem właśnie tej treści, że no... Jak je tu sprowadzić, bo co, ja będę targał byka gdzieś z drugiego końca mapy? Przecież wiadomo, że ten byk nie będzie, zmęczy się w połowie. Dobra, słuchajcie. Mr. Tryfish. I słuchajcie, ja muszę sobie najpierw zrobić taki workbench. I jego potrzebuje tutaj do light grey concrete. I ten light grey concrete robię sobie właśnie w ten sposób. I potrzebuję tak, barwnik mam, piasek mam i to mam. Okidoki. Co prawda niedużo, ale go tam nie potrzebuję też nie wiadomo ile. Więc easy peasy. Wystarczy. I teraz pytanie takiej treści. Czy jeżeli ja to wystarczy, że połączę to z wodą... Dobrze, tu jeszcze nie zamarzła. Chociaż pytanie, czy zamarzę, jeżeli tu jest ten... pochodnia. Nie? Ciekawe. Ale patrzcie, już nie rośnie. Tu rosło trochę, a tu już... Nie. Chociaż może urośnie jeszcze. Zobaczymy. Czy jeżeli ja to połączę tylko z wodą, tak z wiaderkiem, to zadziała czy nie zadziała? Pewnie nie. Wiedziałem. Shit, Kanada. Czyli ja potrzebuję... albo fluid transposer. Just add water and you can make your very own concrete. Albo fluid tank. Fluid tank. Czy pytanie, czy on potrzebuje zasilania? Portable fluid tank. Can be used to empty and fill fluid container. Pressure fluid. Nie, no to byśmy zrobili sobie tego standardowego. Iron.
Bez jeży to może być. Nie, czyli szkło. Iron. Okej, no to ja w sumie takie rzeczy będę miał. Zobaczmy. Dobrze było, żeby to nie potrzebowało żadnego zasilania, bo na razie z prądem to u mnie słabo. Nawet bardzo. Dobra, tak. Okidoki. I jedno szkło. Szkło na dole. Mam nadzieję, że wystarczy zwykłe. A nawet mam przy sobie, ale nie zauważyłem. Bo takie szklane to wiecie. Tyk. Jedną sztukę potrzebuję, dobra. Postawię sobie na razie tu. Always active. A jednak chyba nie potrzebuję. Tylko muszę napełnić wodą ten. Nie, dorośnie jeszcze. Całe szczęście, że nie potrzebuję, słuchajcie, tego. A, nawet nie muszę tam wkładać, wystarczy, że kliknę w to. Dobrze, że nie muszę wkładać. Bo ogólnie te bronie, które tam są, są całkiem spoko i na pewno by mi pomogły w jakichś wyprawach czy coś. Ewentualnie nawet jak pójdę sobie gdzieś w las czy coś, to będzie naprawdę spoko. Nie będę się martwił o to, że mnie zaczepią jakieś te boby. Dobra, gdzie jest ten konkret mój? Tu jest konkret. 3 sztuki potrzebuję. Ogólnie konkret jest całkiem spoko. Nie wiem, czy wam to będę mógł w stanie pokazać. Ale ogólnikowo na tym klocku chodzi się szybciej. Więc jeżeli będę chciał coś takiego lepszego zrobić, to mogę sobie wykorzystać to, żeby po prostu chodzić na tym szybciej. Dobra, czyli u góry 3 i tak to mamy. Okej. Teoretycznie powinien mieć tutaj w workbenchu w takim wypadku te. No na razie nie mam tego. Jest, właśnie. Ha, 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 ha. I mam pistolet. A to, aha, 14 tylko tych? Assemble. Shotgun. Rifle. Grenade launcher. Bazooka. O tak. Yes, yes please. Trochę więcej żelaza potrzebuję. To myślałem, że będzie takie trudniejsze w zrobieniu, ale nie jest trudne w zrobieniu. To żelazo. 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 Ale pytanie właśnie jeszcze. Co mnie zastanawia? Wrzucę to tu. To tu. Może najpierw sobie zrobię pistolet. A ciekawe, czy ja dalej będę miał jakiś ten. A tak, jest, widzicie? Ammo. Aha, gunpowder. Basic ammo. Okej, okay, basic ammo. 8 sztuk. Advanced ammo, czyli troszeczkę lepsiejsze ammo. Do strzelby. A. Granate. O, rakieta. Scope. O! Medium. Wow! O kurnia! No ten by był spoko. 28, to może sobie od razu zrobię takie coś, co będę bardziej używał. Tylko tak, do tego potrzebuję jako basic ammo, advanced ammo, 2 sztuki. Okej, okay, czyli damy sobie basic ammo, gunpowder, iron nugget. To iron nugget spoko, ale gorzej z gunpowderem.
bo Gunpowder mam jeden. A Gunpowder? Czy ja z czegoś mogę wyciągnąć? Panie i panowie, Gunpowder? Z czegoś mogę powyciągać? A to akurat mi... Z Niteru mogę wyciągnąć, ale co z tego? Z Crushera, ale co z tego? Jak ja nie mam tego, kurnia. Creeperałki! Chip, 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 taś, taś! Dobra. Spoko, pierwsze zrobię broń, a tamte te 8 sztuk to... No wystarczy na razie. 27. 28, dobra. Ho. Ratatatatata. Dobra, słuchajcie, musimy poczekać na... Może sobie będę przypalał razy dwa, będzie szybciej. Ja to mogę też tutaj. Zaraz wam pokażę, kurde, patrzcie, ja pierdzielę. O kurde. Ty, mam podwójną broń. Okej. Okay. Nie dociekam. 5 sztuk, ile tam na ten? Na basic. Aha, 8... Tego. Iron tych. Dobra, czyli to już będę mógł sobie zrobić. Basic. Basic. Okej, okay. I to mi co od razu mi tutaj dodało? Ammo 30 mogę maksymalnie mieć. Nie, jest tu. No dobra, ale jak to załadować? Chyba, że muszę użyć tak. Chyba, że tak. No dobra, nie. Zobaczmy, może tu będzie jakiś ten, wiecie. Galactic Industrial. O, jest. I'm real, aha, reload mam jakiś zajęty, kurde. No to damy sobie, może tu. Ups. Dobra, to na pewno nie będzie. Brakuje, słuchajcie, brakuje mi klawiszy w tym. Widzicie? Jak jest za dużo modów. Ale patrz, mogę pierdzieć. Nice. Reload. Może czwóreczka? Tak. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze pasuje jakiś ten. Scope sobie zamontować, nie? Aha. Silencer mógłbym mieć. Glass pane i red rose. Red rose, red rose. I glass panel. To jest do zrobienia. Glass panel to wiadomo. I te czerwone kwiatki też. Z uwagi takiej, że chyba mam u góry. A jak nie mam u góry, to wiem, że mam przed domem. Ale gdzieś mi się rzuciło oczy coś czerwonego, ale to nie tutaj. Czyli na pewno mam przytom. W ogóle mam coś do zjedzenia, mam chleb. Dobra, to sobie kłapnę chleba. Dobra, jak tam w ogóle ten? Dobra, dalej mamy... O, idzie, jest. I potrzebuję czerwony barwnik. Dobra, mam czerwony barwnik. Okej.
Pytanie, jak to teraz założyć? Ha? Czekaj, tam było coś assembly, coś takiego? Chyba będzie to jeszcze assembly. I'm unload L menu. Ups, wystrzeliłem. Ale nie chciałem. No właśnie, ale fajnie było, jakby oni powiedzieli jeszcze, jak to zamontować. Wszystko spoko, ale właśnie, jak to zamontować do tej, do broni? Mi się wydaje, że może być faktycznie to... Nie pytajcie, ja wiem co to jest Bauer Cam. Tutaj, tylko czy ja, gdzie ja mam reset pod Bauer Camem? A patrz, reset FOV, reset roll K. Okej, okay, czyli to nie będzie... Kurde, naprawdę jest przerobane, mi brakuje klawiszy, nie wiem, chyba drugą klawiaturę sobie muszę podpiąć z jakimś, nie wiem, innym, kurde, układem klawiszy albo coś, nie wiem, no. Jest lipa straszna, jak jest ten. Aj, no, może to? O. Ale to dalej nie montuje mi tego, halo. Czy ktoś mi może... A czekajcie, może po prostu... No właśnie. I jak teraz będziemy dać tak? A widzisz, nie? Dobrze mieć pod innym klawiszem niż ja sobie przepisałem, no ale cóż. No dobra. Idę zapolować, zobaczymy. Co prawda ammo na razie nie dużo, ale zawsze to coś. Zobaczmy, czy będę na tyle, no wiecie, mógł biegać sobie po lasach i w razie jakiegoś tam nagłego ataku, jakiegoś niogara, będę mógł... O właśnie, patrzcie, od razu jest. Siema! Zarobi se ptoszek. Ho-ho-ho. No i to rozumiem. Dwa strzały mam jeszcze. Pasuje mi się tutaj gdzieś. Kogut, który jest ten. Ten kogut jest... Jemu się chce pić. Uwaga. Będzie headshot. Jest headshot. Kurzy headshot. Pięknie. Kurakowy headshot. Yeah. Ty, a może... No, to będzie dobre. To będzie dobre, słuchajcie. No dobra, słuchajcie. No to cóż. Na dzisiaj... Kończymy. A, i też ptaki się boją, bo widzicie, jak szybko zaczął spindalać ten kogut? Tutaj? Jak strzeliłem?
Temu się chce pić, ale dobrze, bo mamy ten, już ten... że mamy te koguty blisko, to dobrze, 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 dobrze. Ale nie będę ich wybijał, bo wiecie, no bo... zanim się odrodzą, to też minie. Tam jednego koguta sobie mogę ustrzelić, nie? Ale reszty nie będę. No i słuchajcie, to trzeba będzie to ammo ogólnie ogarnąć. Także też mamy sporo roboty takiej, no. A tych broni też jest tam sporo, więc będę chciał pokazać wszystkie też bronie. No i co? Będziemy powoli, powoli tutaj rozchodzić się dalej. Słuchajcie, w następnych odcinkach myślę, że zwierzęta, przede wszystkim zwierzęta i nastawienie się na żarcie, bo żarcie to przetrwanie, więc taki survival tutaj będzie. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku. No i oczywiście na streamie w tygodniu. Myślę, że w poniedziałek się pojawi. No i w tygodniu będą też streamy z Mają, także zapraszam już koniecznie. No i przypominam, łapce w górę, jak wam się podobało, jak chcecie zobaczyć resztę broni, bazookę i tak dalej, to łapka w górę, komentarz dole, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej hej.